Myślę, że wielu z Państwa będzie czytało ten numer Newsweeka na wakacjach. O, pewnie spora część z Was nad morzem. Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego właściwie polskie wakacje są takie drogie. No, podstawowa odpowiedź jest prosta. Są drogie, bo sezon jest bardzo krótki. To są 2 miesiące, w trakcie których muszą się zwrócić wszystkie wydatki. Dla porównania nad Morzem Śródziemnym no to jest pół roku. Dlaczego właściwie jeździmy namoczyć się w tym zimnym morzu i płacić jakieś drakońskie pieniądze za ciepłe piwo? No, z sentymentu. Sentymentu też jest wartość, prawda? Życzę Państwu miłych wakacji, miłego urlopu. I jeszcze chciałem powiedzieć jeszcze o kilku tekstach bardzo króciutko. Bardzo ciekawy tekst, wywiad z profesorem Normanem Davisem, znanym historykiem, o ludziach z armii Andersa, o całej tej ich niesłychanej drodze życiowej, którą przeszli z Syberii aż do Bolonii. I kolejny tekst, to jest tekst o polskiej zawiści. Dlaczego właściwie, co z nami jest nie tak, że my tak zazdrościmy sobie nawzajem sukcesów? No i jeszcze jedna rzecz. Mówiłem o wakacjach, w końcu w Polsce jest całkiem nieźle, przyjemnie. W Afryce Zachodniej jest straszliwa epidemia strasznej choroby, eboli. Piszemy o tym, o tej tragedii. Przeczytajcie Państwo, bo to nie jest pewne, że ta choroba do nas nie przyjdzie.